że czekasz z otwartymi ramionami. Dziękujemy Ci za to, że Ty ze swojej strony zrobiłeś wszystko. Ty ze swojej strony zrobiłeś wszystko. Posłuchajcie, fragment listu apostoła Pawła. Jeden z moich ulubionych fragmentów Pisma Świętego, który mówi o Panu Jezusie. On, choć istniał w tej samej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym, przeciwnie. Wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, umierzył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne. Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Kto w to wierzy z całego serca, niech powie: Jezus Chrystus jest Panem. Powiedzmy to głośno: Jezus Chrystus jest Panem. Niech usłyszy to w niebie: Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. To prawda. I to będzie prawda.